Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest sobota 28 tygodnia zwykłego i czytamy kolejny fragment z 12 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, dokładnie wiersze od 8 do 12. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Właśnie, w dzisiejszej Ewangelii tu pojawia się taki dość drażliwy problem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. To dla wielu ludzi jest trochę problem, ale zanim dojdziemy do tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, to najpierw właśnie zobaczmy, do czego Jezus nas dzisiaj wzywa, albo właściwie co proponuje. No, warto to trochę zobaczyć, może ja rzadko to robię, rzadko nawiązuję do czytania, do pierwszego czytania z dnia, zazwyczaj tylko komentuję Ewangelię, ale właśnie dzisiaj jest taka sytuacja, że naprawdę warto tę Ewangelię zobaczyć w świetle tego, co słyszeliśmy jako pierwsze czytanie z listu do Efezjan. To warto sobie tam zajrzeć, gdzie święty Paweł pokazuje właśnie pełnię Chrystusa w jedności z Kościołem, nie? Że mówi o czymś takim jak pełnia, to po grecku jest pleroma, to pleroma to jest jakby jeszcze mocniejsze słowo niż nasze polskie pełnia, że Chrystus osiąga jakby swoją pełnię w jedności z Kościołem, wtedy kiedy On jest głową Kościoła, a Kościół Jego ciałem. Nie? I jakby święty Paweł opiewa tą jedność Chrystusa i Kościoła, pokazuje to misterium Chrystusa i Kościoła, Chrystusa i Kościoła ożywianego jednym i tym samym duchem, funkcjonującego jakby jeden organizm, właśnie którego Chrystus jest głową, a ożywicielem jest duch, którego Chrystus oddaje z krzyża i którego przynosi nieustannie jako zmartwychwstały, właśnie Kościół, który do siebie przyłącza. Nie? I teraz właśnie, nie? Że teraz o co chodzi? Że święty Paweł pokazuje też pewne takie jakby stopnie, jak przyjrzycie się temu czytaniu, to zobaczycie, że święty Paweł pokazuje jakby takie pewne stopnie, po których Chrystus wchodzi do pełni też swojej chwały, nie? Aż do zasiadania po prawicy Ojca. Nie? I że to jest wyniesienie człowieka, ludzkiej natury Chrystusa do absolutnej chwały, takiej w ogóle niewyobrażalnej. Święty Paweł tu w ogóle nie znajduje słów, żeby opisać tą chwałę. Chwałę, która przekracza wszystko, wszelkie stworzenia, wszelkie imię, wszelkie władze, potęgi, moce. Właśnie to jest ważne. To jest ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach dla nas, żebyśmy zwrócili uwagę na te określenia świętego Pawła, który właśnie pokazuje Chrystusa jako tego, który został wyniesiony ponad wszelką władzę, zwierzchność, moc, potęgę, prawda, ponad wszelkie stworzenie. Prawda. Tu warto właśnie sobie przeczytać też psalm 8, nie? Gdzie psalmista woła z zachwytem, kim jest człowiek, kim jest Syn Człowieczy. Nie? Że wszystko rzuciłeś pod jego stopy. Kim jest Syn Człowieczy? A trzeba pamiętać, że Jezus z lubością stosował do siebie to określenie Syn Człowieczy, prawda? Z lubością stosował do siebie to określenie, że ten psalm 8 spełnia się właśnie w Chrystusie, nie? Że w Chrystusie spełnia się to, co Pan Bóg zamierzył od początku dla człowieka. Nie? To, co człowiek zanegował, że człowiek miał być panem wszelkiego stworzenia. Wszystko, Bóg wszystko, co stworzył, rzucił od początku pod nogi człowieka. Nie? Jest taka scena w Piśmie Świętym właśnie, jak Bóg stwarza Adama, tak, i przyprowadza do niego wszystkie stworzenia, całe zastępy stworzeń. Nie? To jest wszystko Twoje, dla Ciebie.
rzucone pod twoje stopy, nie? Prawda? A człowiek to odwrócił. Człowiek to zanegował, stał się niewolnikiem stworzeń. Właśnie niewolnikiem stworzeń w jakiś sposób, a no bardzo sprytny, nie? W taki sposób, że został przekonany, że ja to muszę posiadać, ja to muszę mieć, tak jakbym tego nie miał, tak jakby to nie było stworzone w ogóle dla mnie. Nie? Że ja jestem panem tego wszystkiego, a tymczasem stałem się nie panem, a niewolnikiem i zobaczcie, że właśnie z takiego niewolnictwa to się nieustannie korzysta, że zobaczcie, jak się przekonuje ludzi, żeby się zgadzali na różne dziwne rzeczy, różne dziwne ograniczenia, w jaki sposób się ludzie przekonuje. No bo stracicie swój komfort bycia, stracicie to, co posiadacie, to, co żeście nagromadzili. I człowiek jest gotowy na każdą formę niewolnictwa, nie? Najpierw się prowokuje ludzi, podbija się w ludziach chęć posiadania, chęć gromadzenia. Później ludziom, którzy właśnie są zawinięci na tym, żeby mieć, proponuje się co? No to damy wam kredyty, tak? Skoro nie stać was kupić, nie ma sprawy. Dam pieniądze, wy sobie będziecie je spłacać. Nie? A potem ja jestem niewolnikiem w pracy, bo się boję, że jak mnie z pracy wywalą, to stracę pieniądze na kredyt, zabiorą mi te wszystkie moje ulubione rzeczy. Staję się niewolnikiem tego wszystkiego. Nie? Prawda? Zwierzęta, które Bóg przyprowadził Adamowi, żeby mu służyły. I co ciekawe, Księga Rodzaju podkreśla, że Adam nie znalazł żadnej istoty równej sobie. Żadnej istoty równej sobie. Trzeba było stworzyć Adamowi Ewę, kobietę. Nie? I dopiero tu znalazł kogoś równego sobie. Właśnie taki był stan człowieka na początku, tak? Wszystko rzucone pod jego stopy, nie? Zwierzęta, zobaczcie. Dzisiaj człowiek jest mniej wart od zwierząt. I to jest bardzo charakterystyczne. Jak się człowieka oderwie od Boga, to zawsze się dojdzie do tego, że człowiek jest mniej wart od zwierząt. Dlaczego? Bo ja bez Boga to zostaje tylko proch. To jest to, co odkrył Adam, jak się dało oddzielić od Boga. Został tylko proch. Prawda? I pomału Adam stał się niewolnikiem wszystkiego. I my dzisiaj tak jesteśmy takimi niewolnikami. Nie? Niewolnikami tego, co niby mamy. Tak naprawdę to nas wszystko posiada. Wszystko, co ja nie umiem wypuścić z rąk, to tak naprawdę posiada mnie. Wszystko, czemu nie umiem powiedzieć nie. Jeżeli nie umiem czegoś odmówić. Nie, nie umiem odmówić papierosa, nie umiem odmówić ciastka, nie umiem odmówić, prawda, lodów. Nie umiem odmówić alkoholu. Sam sobie nie umiem tego odmówić. To znaczy, że jestem niewolnikiem tego. Jeżeli nie umiem sobie odmówić kupienia sobie jakiejś tam kolejnej rzeczy, nie? Choć mam już dziesiątki takich samych w szafie, nie? Jeżeli sobie nie umiem odmówić tego, nie? To znaczy, że jestem niewolnikiem. Jeżeli uważam, prawda, że trzeba się bardziej troszczyć o zwierzęta niż o ludzi, nie? Że trzeba bardziej dbać o zwierzęta niż o ludzi. No właśnie do tego prowadzi grzech pierworodny. Właśnie do tego prowadzi odcięcie człowieka od Boga. I teraz właśnie święty Paweł z zachwytem opiewa, że Chrystus to przywrócił. Właśnie w Chrystusie natura ludzka, człowiek, Chrystus Jezus, Syn Maryi. Nie? Zjednoczony absolutnie, prawda, z Synem Bożym. Nie? W jedno. Nie? To mówimy o unii hipostatycznej. Po tych wszystkich stopniach swojego życia codziennego, poprzez krzyż, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, wyszedł, właśnie dał się wyprowadzić do takiego wywyższenia, do tego pierwotnego wywyższenia, do tego pierwotnego zamiaru Ojca, na prawicę Ojca. I zrobił to dla nas, bo On tego nie potrzebował. Syn Boży zawsze był na prawicy Ojca, On tego nie potrzebował. Dał się ogołocić, jak mówi święty Paweł w drugim rozdziale listu do Filipian. Odłożył wszystko, odłożył całe bycie na sposób Boga. Jak stał się człowiekiem, jako człowiek uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Prawda? Zrobił to wszystko dla nas, prawda? Żeby nam otworzyć wejście z powrotem. Ku temu wywyższeniu, które było przeznaczone dla każdego z nas od samego początku. To przez ostatnie, poprzednie dwa dni, przez czwartek, piątek święty Paweł właśnie się zachwycał tym planem Boga dla człowieka, dla każdego człowieka. Zachwycał się tym planem Boga, który Bóg miał dla każdego z nas, ma dla każdego z nas i z którego to planu nigdy nie zrezygnował. Plan, który ma przed założeniem wszechświata, nie? Przed założeniem kosmosu. Nie?
miał taki plan, nie? Wynieść człowieka na swoją prawicę, uczynić człowieka takim jak ja, czy nie jak ja, tylko jak Bóg, nie? I rzucić pod stopy człowieka wszystko, nie? Wszystkie stworzenia, ziemskie i podziemne i niebieskie, prawda, wszelkie stworzenia. Stworzenia i materialne, i duchowe, wszystko pod stopy człowieka. I Chrystus jako człowiek dał się poprowadzić w swojej naturze ludzkiej poprzez wszystkie te stopnie, najpierw uniżenia, a potem wywyższenia, właśnie ku temu nieprawdopodobnemu wywyższeniu. I zrobił to dla nas, żeby nam otworzyć drogę. Tylko ta droga dostępna jest nam na tyle, na ile trwamy w jedności z Chrystusem. Że ta droga, tą drogę przechodzi tylko i wyłącznie Chrystus. I On jakby nieustannie, każdego dnia wraca po nas, każdej chwili i co chwilę, każdego, czy codziennie próbuje nas poprowadzić jakby kolejny krok w tej drodze, którą On przebył już sam. I to jest właśnie moja codzienność. Tylko właśnie ja potrzebuję trwania w jedności z Chrystusem, wytrwałego trwania, ciągłego trwania w jedności z Chrystusem i ta jedność tu dla nas, na tym świecie, jest dostępna w sposób widzialny w jedności Kościoła. I o tym właśnie mówi Paweł dzisiaj, nie? W tym dzisiejszym fragmencie listu do Efezjan. Właśnie, jeżeli ja nie będę trwał w jedności z Chrystusem, a ta jedność wyraża się właśnie w byciu w jedności z Kościołem, no to nie dam rady sam tej drogi przejść. Nikt z nas nie da rady sam tej drogi przejść. I dlatego pierwszy ruch diabła to zawsze będzie podzielić, ponastawiać przeciwko sobie, podłączać, nie? Żeby każdy sobie rzepkę skrobał, żeby każdy wiedział najlepiej. Teraz zobaczcie, co się dzieje dzisiaj w Kościele, nie? Że Kościół coś tam głosi, podaje, nie? Naucza. Nie, każdy wie najlepiej, nie? Każdy wie najlepiej. Jeszcze właśnie co się próbuje robić? Podważyć zaufanie do Kościoła, że Kościół w ogóle nie wie, co gada, nie? To wy musicie sprawy wziąć w swoje ręce, nie? Podważyć zaufanie do Kościoła, do papieża, do pasterzy, nie? To w ogóle oni nie wiedzą, co gadają. To wy musicie brać sprawy w swoje ręce sami, nie? I po swojemu. Właśnie, nie? A Chrystus jest jedno z Kościołem. Ja jestem jedno z Chrystusem, tak tyle, na ile jestem jedno z Kościołem. O tym mówi święty Paweł w liście do Efezjan. I nie tylko w liście do Efezjan. Bez przerwy o tym mówi. Chrystus jest jedno z Kościołem, ze swoją umiłowaną oblubienicą, za którą poświęcił samego siebie, uświęcił obmyciem krwią. Nie? I co mówi święty Jan w Apokalipsie? Duch i oblubienica, czyli Kościół, w jedności. Duch i Kościół wołają przyjdź. Nie? Duch i oblubienica, Duch i Kościół. Właśnie, to jest ważne. I teraz Jezus właśnie mówi o tej jedności z Nim, o składaniu świadectwa jedności z Nim, o przyznawaniu się do Niego wobec ludzi. Nie? Przyznawaniu się do Niego wobec ludzi. No to wtedy On się przyzna do mnie wobec aniołów Bożych, właśnie w Nim ja będę uczestniczył w Jego wywyższeniu. Ponad wszelką zwierzchność, władzę, moc, ponad wszelkie byty duchowe, materialne. Jeżeli będę w jedności z Nim, to będę uczestniczył w Jego wywyższeniu. Jeżeli zerwę tą jedność, to stracę to uczestnictwo w tym wywyższeniu. I tu trochę bym się nie zgodził z tym tłumaczem, który przetłumaczył, że kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Jezus tutaj tak nie powiedział, że On się kiedykolwiek nas wyprze. Właśnie na tym to polega. To pokazywał święty Paweł przez ostatnie dwa dni w tym przepięknym hymnie, którym rozpoczyna list do Efezjan, że Bóg swojego planu nie zmienił. Mimo naszych upadków, mimo naszych grzechów, nie zmienił swojego planu wywyższenia nas aż na swoją prawicę. Przeciwnie, posłał swojego Syna, żeby swoją krwią obmył nas z grzechów. To Paweł tu w jakiejś euforii, w jakimś uniesieniu o tym mówi, że Bóg nigdy nie zrezygnował ze swojego planu. Więc Jezus tutaj mówi tak właściwie, ja bym to przetłumaczył tak, że kto mnie się wyprze wobec ludzi, ten będzie wyparty, nie? Wobec aniołów Bożych. On się nie wyprze, Jezus, nie? Ale jak ja odłączę się od Jezusa,
to automatycznie nie będę miał udziału w jego wywyższeniu. Więc aniołowie Boży nie będą mnie uważali za kogoś, komu warto służyć jak Bogu, nie? Bo ja jestem synem Boga. Jestem synem Boga na tyle, na ile jestem w jedności z Jezusem. Bo Bóg ma tylko jednego syna. Bóg ma tylko jednego syna. Prawda? I On ma taki plan, żebyśmy byli Jego dziećmi w Synu Jednorodzonym. Nie? I teraz my jesteśmy dziećmi Boga na miarę naszej jedności z Chrystusem, a w doczesności ta nasza jedność wyraża się w sposób widzialny, jedność z Chrystusem, poprzez jedność z Kościołem. Nie? I teraz właśnie Jezus mówi dość ciekawą rzecz, mówi tak, że każde złe słowo, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Zobaczcie, wszystko, co zrobiono ludzkiej naturze człowieka, nie powstrzymało Boga. Nie? Wszystkie tortury, prześladowania, poniżenia, ukrzyżowanie, to wszystko Boga nie powstrzymało. Nie? To wszystko Boga nie powstrzymało. Ale co Boga powstrzymało? Odrzucenie, zobaczcie, to spróbujcie to zrozumieć. Gdzie jest istota grzechu przeciwko Duchowi Świętemu? Uczeni w piśmie i faryzeusze systematycznie i wytrwale odrzucali co? Że to, co się przejawia w ludzkiej naturze Chrystusa, to jest Duch Boży. Że to są przejawy mocy Bożej. Jego nauczanie i Jego działanie, że to są przejawy działającego w Nim Ducha Bożego. I to mówi Jezus, to nie będzie odpuszczone. Bluźnierstwo, blasfemia po grecku. Blasfemia to jest takie rozgłaszanie kłamstw. I zobaczcie, co robią arcykapłani po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy się dowiadują od żołnierzy, prawda, co się stało, nie? To płacą żołnierzom za co? Za to, żeby rozgłaszali kłamstwo. Żeby rozgłaszali kłamstwo. To jest właśnie blasfemia. Rozgłaszanie kłamstw. Kłamstw jakich? Które zniechęcają do Chrystusa. Zniechęcają do Chrystusa, Jego ulubienicy, czyli Kościoła. Które podważają działanie mocy Bożej w ludzkiej naturze Chrystusa. Ludzkiej naturze Chrystusa, która trwa w Kościele. Kościół jest Jego widzialnym ciałem. Nikt z nas w pojedynkę. W Kościele, w jedności Kościoła. W którym żyje Chrystus, działa Chrystus i naucza Chrystus. I teraz, proszę Państwa, gdzie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Właśnie w tym, w zanegowaniu, że w widzialnej strukturze Kościoła działa Duch Boży. Nie? Że to nie są przejawy działania Boga, że to nie są przejawy żyjącego w Chrystusie Kościoła. Działania Kościoła i nauczanie Kościoła. Działanie Kościoła, czyli sakramenty i nauczanie Kościoła. Nie kogoś w pojedynkę, ale Kościoła jako takiego. Nie? Dlaczego ten grzech nie może być odpuszczony? No bo jeżeli ja odrzucę, nie? Że w sakramentach Kościoła nie działa Bóg, to nie jestem w stanie z tego skorzystać. Jeżeli ja sam to odrzucę, jeżeli ja sam wewnętrznie to zaneguję, jeżeli sam ja zaneguję, że poprzez Kościół naucza mnie sam Bóg i odrzucę nauczanie Kościoła, no to to nauczanie staje się dla mnie bezużyteczne. I właśnie dlatego to nie może być mi odpuszczone, bo to ja w mojej wolności blokuję Boga. Nie? Blokuję Boga, bo mówię, to nie jesteś Ty. To nie jesteś Ty, ja tego nie przyjmę. Nie? Nie przyjmę nauczania, nie przyjmę działania w sakramentach. Tak jak właśnie w czasach Chrystusa było mnóstwo takich, którzy nie przyjęli Jego nauczania i nie przyjęli Jego działania. Nie przyjęli, że to jest działanie boskie, że to są przejawy Boga, który się objawia w Chrystusie. Przejawy Bożego Ducha, który żyje w Chrystusie, który przez Chrystusa działa. Nie? Tego samego Ducha, który stwarza jedność między Nim a Ojcem. Dlatego Chrystus mówi, że ja i Ojciec jesteśmy jedno. I że kto mnie zobaczył, ten zobaczył i Ojca. I teraz Chrystus tak to ustanowił od samego początku, że gromadził 12. No tak to właśnie jest. Nie? I teraz właśnie świadectwo złożone Chrystusowi.
świadectwo złożone w Chrystusowi. Jednym z patronów Polski jest święty Andrzej Bobola, męczennik za co? Za jedność Kościoła. Dokładnie za jedność Kościoła. Gdzie ta jedność jest dzisiaj? Gdzie ta jedność? Ludzie, którzy uważają siebie za wielkich chrześcijan, pierwsi budzą nieufność wobec Kościoła. Podważają w ogóle zasadność słuchania nauczania Kościoła. Bo my wiemy lepiej. A dlaczego nikt nie wpadnie na taki pomysł, że jeżeli coś mi skwierczy w tym nauczaniu Kościoła, to może ja coś źle zrozumiałem. Nie, bo to jest właśnie pycha grzechu pierworodnego, że jak mi coś się roi w głowie, to jest niepodważalne. Wszyscy inni mogą się mylić, tylko nie ja. Prawda? Ja wiem najlepiej, ja jestem instancją ostateczną. Nie? No to jest właśnie problem. I to czyni człowieka niezdolnym do przyjęcia zbawienia. Skoro ja jestem instancją ostateczną, to kto jest zdolny mnie zbawić? Nawet Bóg jest bezsilny i bezradny. Właśnie o to chodzi. Nie? Więc to jest jeden kierunek, w którym powinny pójść nasze rozważania. No właśnie jak rzucimy na to wszystko światło pozostałych czytań, czyli pierwszego czytania z Efezjan i psalmu 8, które dzisiaj mamy, nie? Właśnie, więc to jest jeden bardzo ważny kierunek. A drugi, który mi się roi, to jest właśnie coś takiego, że no to taki mój ulubiony temat, jeden z moich ulubionych, to nasze codzienne życie. Nasze codzienne życie, że co to jest przyznanie się do Chrystusa, nie? Przyznanie się do Chrystusa, no to też polega na przyznaniu się do Niego w codzienności, że ja jako chrześcijanin przeżywam moją codzienność jako nieustanny ciąg zaproszeń od Chrystusa. Przeżywam dzisiejsze spotkania, nie? Jako coś, do czego Jezus mnie zaprosił. Mówi, chcę się dzisiaj spotkać z tym człowiekiem i zapraszam Ciebie, żebyś spotkał się z nim, ze mną. A teraz Jezus mówi, słuchaj, chcę dziś zrobić to i to i zapraszam Cię, żebyśmy zrobili to razem. Wszystko to, co tworzy moją codzienność, dzisiejszy dzień, to jest nieustanny ciąg zaproszeń Chrystusa. Tylko, że gdzie jest znowu kłopot? Że ja się skupiam na sobie, na moich wrażeniach, na moich odczuciach. Ja się pytam nie o to, czy to jest to, do czego Chrystus mnie zaprosił i nie wchodzę w to z radością, ze względu na Chrystusa, który mnie zaprosił, nie? Że On chce, żebym przeszedł z Nim dziś kawałek Jego drogi do wywyższenia. Jakiś kolejny szczebelek, żebym dziś przeszedł razem z Nim Jego kawałek drogi do wywyższenia. Nie, no to marne, nie? Bo to tak nie syci mnie emocjonalnie, to akurat mi dzisiaj nie pasuje, mi się dzisiaj nie chce i w ogóle. Straciłem z oczu cel, nie patrzę na cel. Nie patrzę na Chrystusa, który mnie zaprasza, tylko patrzę na co? Na moje egoistyczne wrażenia i oczekiwania. I właśnie dlatego no my chrześcijanie, jak nie jesteśmy świadkami Chrystusa, z którym przeżywamy kolejne dni, nie ma w nas tej radości chrześcijańskiej. Właśnie dlatego, że skupiliśmy się za bardzo na sobie, a nie na Chrystusie, który idzie i mnie dzisiaj zaprasza do przejścia dzisiejszej drogi. I to jest właśnie przyznawanie się do Chrystusa przed ludźmi. To było świadectwo pierwszych chrześcijan, które szokowało pogan. Sposób, w jaki oni przeżywali codzienność, nawet prześladowania. I to jest końcówka dzisiejszej Ewangelii, że chrześcijanie w obliczu prześladowań, pierwsi chrześcijanie, nie zbroili się po zęby, nie szykowali karabinów, armat, nie wiadomo czego, nie wiadomo jakich metod obrony. Tak jak Jezus mówi, nie przygotowujcie sobie wcześniej. Duch Święty w owej chwili was uzdolni. A zobaczcie, co my robimy dzisiaj. Najpierw snujemy fantastyczne teorie, co nam zrobią, a później my się musimy przeciwko temu zbroić. To jest to, co Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Zbrójcie się, szykujcie. Nie, moje jedyne przygotowanie na to, co ma nadejść, to budowanie coraz głębszej relacji z Chrystusem. Żeby być w coraz większej jedności z Nim. Żeby z Nim przechodzić kolejne etapy mojej drogi. To była siła chrześcijan pierwszych. Ich relacja z Chrystusem, że jak ich pędzili nawet na arenę naprzeciw dzikim zwierzętom, oni szli śpiewając hymny Chrystusowi jako Panu. On nas zaprosił. On nas prowadzi. Najważniejsze, że jesteśmy z Nim.
Zaprosił nas na arenę, zaprosił nas do męczeństwa, ale Chrystus nas zaprosił. My tak potrafimy patrzeć na naszą codzienność? Nie, my tylko się pytamy, czy mi to pasuje, czy mi to odpowiada, czy mi to jest wygodne i tak dalej. Jak mi to jest niewygodne, nie pasuje, się będę zbroił po zęby, szykował do wojny. Dzisiejsza Ewangelia, proszę Państwa. Czy Jezus nam zaleca ten zbrojenie się po zęby i szykowanie się na wojnę? Wręcz przeciwnie. Ale zaprasza mnie do relacji, coraz głębszej relacji z Nim. Do takiej relacji, że ja się w mojej codzienności staję coraz bardziej świadkiem żywego Chrystusa, który idzie przede mną, wierzę mi przewodzi i ją wydoskonala. Który idzie przede mną i krok po kroku mnie zaprasza, żebym dzisiaj przeszedł kolejny szczebelek Jego drogi do wywyższenia aż na prawicę Ojca. Gdzie razem z Nim będę ponad wszelką władzą, zwierzchnością, panowaniem, ponad wszelkim imieniem wzywanym w tym wieku i przyszłym, ponad wszelkim stworzeniem, razem z Nim. I dziś Jezus mówi, słuchaj, zróbmy jeden krok w tym kierunku, ja Ci w tym pomogę. Ja mówię, nie, ja wolę tam po swojemu łazić, po swojemu chodzić. No i po świadectwie, no i po wszystkim, po naszej jedności z Chrystusem. Chrystus się szykował na ukrzyżowanie w jaki sposób? Zbroił się po zęby i tak dalej? Czy poszedł do ogrodu ogliwnego budować swoją relację z Ojcem? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.